muszę przyznać, że jest to miejsce urocze, otoczone pięknymi widokami, pięknym krajobrazem. Ale niestety jest to miejsce, które zostało albo bardzo, bardzo wkrótce zostanie zaprzepaszczone przez politykę, jeżeli można tak to nazwać, księży Marianów. Dowiedziałam się dzisiaj, że niestety to miejsce zostało sprzedane. My Polacy, którzy znaleźliśmy się na obczyźnie, jesteśmy bardzo zbulwersowani tym faktem. Nie rozumiem, dlaczego tak się stało, nie rozumiem, kto ponosi odpowiedzialność za ten czyn. W każdym bądź razie uważam, że zostało to zrobione bardzo niesłusznie i jeżeli mój głos ma jakieś znaczenie w tej kwestii, to chciałabym podkreślić, że nie jest to dobry ruch i wszyscy będziemy tego żałować w przyszłości. Bardzo cieszę się, że przyjechałem tutaj dzisiejszego dnia na zesłanie Ducha Świętego. Zielone Świątki popularne bardzo często odbywały się wspaniałe imprezy tutaj. Miałem okazję kilka lat temu wspierać Marianów swoim śpiewem i zostałem teraz zaproszony przez Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego jako młody duch wspomóc ich w działaniu, wspomóc ich przede wszystkim w pomocy księżom Marianom, którzy od 50 lat ponad zajmują się tym ośrodkiem w mniej lub większy sposób. Jest im podobno ciężko i dlatego nie warto ich zostawiać samych sobie, warto im pomóc. Nie możemy pozwolić, żeby takie wspaniałe miejsce jak Folie zostało sprzedane. I ja jako no już może nie młodzież, ale wciąż młody duchem staram się wesprzeć, staram się moich młodych znajomych, wszystkich zresztą zaprosić tutaj, żeby zobaczyli, co możemy stracić i w związku z tym, o co warto walczyć. Mówi się już o dekonsekracji kościoła, o przeniesieniu grobu księcia Stanisława Radziwiłła, łącznie z grobem ojca Józefa Jarzębowskiego, dzięki którego energii, wierze i patriotyzmowi przed 50 laty Fowley Court stało się miejscem tak drogim Polakom na obczyźnie. Czy pozostało nam się już tylko modlić o jego interwencję za świat i apelować do boskiego miłosierdzia, by wspomogło tych, którzy chcą zachować polski i katolicki Fowley Court? Sprawa kasacji tutejszego ośrodka, choć bardzo już zaawansowana, nie jest jednak ostatecznie przegrana. Wciąż potrzeba publicznych manifestacji, by pokazać, jak bardzo wszystkim nam na sercu leży ta sprawa. Jako burza dysponowanie dorobkiem emigracji, bez należytej konsultacji z jej przedstawicielami.